Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. No i już ten odcinek nagrywałem, natomiast nie nagrał mi się głos, także po prostu zrobimy to w ten sposób, że obraz zrobimy taki, jaki jest, natomiast ja powiem wszystko od początku. No i w tym odcinku połączymy się z naszym projektem. Tak jak widzicie, mamy stworzony cały nasz model. No i kolejne, co robimy, to wpisujemy sobie w Google Gatsby Source DatoCMS. Jest to plugin pozwalający wam łączyć się z DatoCMS-em w waszym projekcie w Gatsby. Klikacie pierwszy link lub klikacie link do GitHuba. Tam jeden taki koleś zrobił artykuł, w którym to wszystko pokazuje. Tak naprawdę możecie wejść do specyfikacji lub do GitHuba, nie ma to tak naprawdę różnicy. Pierwsze, co robicie, to instalujecie Gatsby Source DatoCMS. Wszystko widzicie na ekranie, natomiast tam jest dodany Gatsby Plugin Image. No i w moim przypadku wrzuciło mi błąd, z drugiej strony też nie wiem, po co on jest tam wrzucony. Także ogólnie ten Gatsby Plugin Image możecie wyrzucić i nie będzie on wam tak naprawdę do niczego potrzebny. Kolejna rzecz, to wracacie do DatoCMS-a i przechodzicie do API Tokens. Tam macie dwa klucze. Pierwszy klucz to Full Access Token, a drugi to Read Only. Full Access wykorzystujecie wtedy, kiedy wasz projekt ma być takim naprawdę zaawansowanym CMS-em, czyli z poziomu waszej strony chcecie na przykład usuwać dane lub je dodawać, lub na przykład edytować. Natomiast Read Only pozwala wam tylko odczytywać te dane. W tym kursie zajmiemy się tylko Read Only, także ten klucz wybieramy. Następnie kopiujemy całe ustawienia ze strony tego pluginu i przechodzimy do Gatsby config.js. Tam je wklejamy i tak naprawdę pozostało nam zmienić jedną rzecz, czyli tutaj, jak widzicie, dodać API token. No i moglibyście go po prostu wkleić, natomiast kiedy wasze dane miałyby wędrować na GitHuba, no to ten token byłby dostępny. Dlatego wykorzystuje się coś takiego jak zmienne środowiskowe, zmienne lokalne. Wpisujecie sobie w Google env, no i wyskakuje wam coś takiego jak .env. W Reakcie musielibyście to zainstalować, natomiast w Gatsbym defaultowo jest to instalowane. Więc co musicie zrobić, to w głównym folderze stworzyć .env. Następnie w środku definiujecie sobie zmienną. W moim przypadku ta zmienna będzie się nazywać DatoCMSToken. Czytam key, w sumie już nie pamiętam, co tam zapisałem. Następnie porówna się, wklejamy ten token read-only z naszej strony DatoCMS-a. Kolejna rzecz to do gatsbyconfig.js musimy zaimportować sobie ten .env, czyli wklejamy sobie w pierwszej linijce require.env.config. Następnie, aby wywołać tą zmienną, odwołujemy się do proces, następnie do env i po kropce ostatniej wpisujemy nazwę zmiennej, z którą zadeklarowaliśmy. Następnie odświeżacie lokalny serwer i tak naprawdę powinniście już być połączeni. Jak to sprawdzić? Kiedy włączycie sobie stronę GraphQL, to tam powinny się dodać kolejne elementy związane z DatoCMS-em. Przejdźmy sobie do tego. No i jak widzicie na stronie, od początku mamy coś takiego jak All DatoCMS Article, czyli możemy dostać wszystkie nasze stworzone artykuły. Te pola będą nazywać się tak, jak stworzyliśmy nasze modele właśnie w DatoCMS-ie. Jakby tam było, nie wiem, book, to by było All DatoCMS book. Następnie na ekranie pokazuję wam, jak wybrać te dane w jakiś przykładowy sposób. No i w efekcie końcowym możecie zobaczyć, że właśnie dostajemy wszystkie te dane, jakie wprowadziliśmy wcześniej w DatoCMS-ie. Także w tym odcinku tyle, wielkie dzięki, że oglądaliście. W następnym już wypiszemy sobie te wszystkie dane na ekranie, no i pokażemy sobie po prostu jeden artykuł. Także trzymajcie się, cześć!